Dzień dobry wszystkim. Właśnie się szykujemy do parku i założyłyśmy po raz pierwszy taki harness dla niego, troszeczkę inny. Mam nadzieję, że ja go dobrze założyłam, chociaż teraz tak patrzę, że to jest chyba na jego tutaj, to chyba powinno być wyżej. Ja już sama nie wiem. Jeżeli się znacie, to powiedzcie nam, czy to tak powinno być, czy to jest dobrze założone. Tu będzie właśnie smycz. A nie gryź kamery, nie gryź kamery, nie, nie, nie. Tam będzie smycz, no i będzie po prostu lepiej, bo ta taka w tropikalne kwiaty, no tak sobie wygląda. Jest tutaj chyba, mi się wydaje, że za ciasna dla niego, a to chyba będzie dobrze. Więc zaraz jedziemy do parku na długi, długi spacer i jakiś fajny lunch, nie? Mamy w końcu majówkę. Baby! Baby, będziesz to teraz gryźć, tak? Tak się nie gryzie. To nie. Nie gryzie się. Ale zwariowany piesek, zwariowany mopsik. Mopsik mój, nasz. Nie podoba ci się? Trzeba zdjąć, tak? Gdzie twój miś? Miś, proszę, miś. Zobaczcie, jak on wygląda, ten misio. Cały poszarpany, codziennie z nim śpi, tak? Boże, jak ty wyglądasz jak taki ten diabełek. Diabełek. A się pewnie zmęczy dzisiaj na spacerze, bo idziemy na taki długi, długi, długi spacer. Ostatnio było ponad 2 godziny chyba. Później trzeba było go nieść. Tak? Więc właśnie czekamy na znajomą, bo pojedziemy także z jej pieskiem. Mam nadzieję, że tam dużo ludzi nie będzie, chociaż wiecie, jest naprawdę ładna pogoda. Mamy dzisiaj sobotę. Majówkę, jest bank holiday, w poniedziałek też mamy wolne i tak sobie dzisiaj tak spontanicznie w zasadzie jest ładna pogoda, ale ma padać wieczorem. Tutaj Jake się wygłupia. Ma padać wieczorem, dlatego właśnie jedziemy wcześniej, jest dosłownie chwilkę po 11:00, my jesteśmy gotowe do wyjazdu. Jake również gotowy, właśnie założyłam jemu to coś, harness to się nazywa tutaj. Mam nadzieję, że dobrze to założyłam, jeszcze później zobaczę. Dajcie nam znać w komentarzach, jeżeli się znacie, czy dobrze to było założone. Mam nadzieję, że no, przynajmniej będzie jemu wygodniej, a nie będzie taki, wiecie, ciągnięty tutaj przy szyi. Obruszkę zostawimy, bo tam jest jego imię, mój numer telefonu. W razie czego, gdyby, wiecie, coś się stało, zgubił się, no to będzie można go odnaleźć. Chociaż wiecie co, tak dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z Natalką, że on ma, wiecie, on ma uczucia, on ma swoje na pewno myśli. On jest po prostu jak taki mały człowieczek. I aż miałam nawet łzy w oczach, jak sobie pomyślałam, że wiecie, coś mogłoby się jemu stać. Nawet, wiecie, ja nie mogę nawet o tym myśleć, muszę to, wiecie, zabrać z mojej głowy. Ale jakoś tak myśl przeszła, że po prostu tak się do niego przyzwyczaiłyśmy przez ten 1,5 miesiąca jest z nami. Czy ty robisz jemu nad? Wycałowała go. Zresztą weźmiemy chyba jeszcze jemu piłkę tą małą, dobra? Żółtą jedną. Tak w razie czego. Bo wiesz, jak będzie miała Dash, ten drugi piesek, nie wiem, czy go w ogóle kojarzycie, Dash. My się wcześniej pilnowałyśmy jej. Była z nami kilka razy, więc my bardzo dobrze ją znamy. No i ostatnio jak Dash miała piłkę, no to była taka, wiecie, trochę zazdrosna o tego małego, który skacze po niej. Mam nadzieję, że jemu to szybko przejdzie. No i będzie się, wiecie, jakoś tam normalnie zachowywał. Bo na razie to, wiecie, taki szczeniaczek po prostu biega, skacze. Ale do, już teraz ostatnio do wszystkich psów to już tak nie podchodzi. Tylko, wiecie, się patrzy, czeka i już chyba się troszeczkę powoli uczy. Musimy chwilę poczekać. Siadaj, Jake. No, Natalka pobiegła mi po kamizelkę, bo za zimno. Była taka dobra. You're such a good boy, Jake. Such a good boy. Wysłałam Natalkę właśnie dla mnie po kamizelkę, bo trochę chyba chłodno będzie, tak wiecie, w samej bluzie. Ona wzięła kamizelkę, a ja tutaj myślę, a chyba jest ciepło, ale później tu zeszłam, jest cień, chyba jednak potrzebuje coś cieplejszego, więc ona szybko pobiegła na górę. Przyjechałyśmy troszeczkę do innego parku, ponieważ park, który miałyśmy dojechać docelowo, Black Park, jesteśmy teraz w Langley Park. Black Park był nie że zamknięty, ale droga tam dojazdowa była zamknięta. Był jakiś wypadek, policja stała i po prostu zamknęli drogę. My tutaj już z pieskami czekamy. Koleżanka poszła właśnie po bilecik do samochodu. I zaraz sobie pójdziemy. Czekaj, Dasz. Aha, musisz siusiu. Dobra.
Jake już dzisiaj właśnie nie szaleje, aż nawet jestem zaskoczona, mile zaskoczona, że nie skacze po dasz, bo wcześniej właśnie skakał i bardzo, bardzo ją zaczepił, tak więc właśnie czekamy na bilecik i zaraz idziemy na długi spacerek. Pieski już się nie mogą doczekać, Nati też się nie może doczekać. Właśnie jakie drzewa piękne tutaj są, takie olbrzymie. Zaraz zobaczycie, jaki tam jest piękny taki pałacek, ale zaraz tam dojdziemy. Jake bez smyczy biega sobie. Jake, podoba ci się, tak? Jake, Jake, come here! Jake, fajnie tutaj? Masz pole do popisu. Możesz sobie pobiegać. A to jest ten właśnie pałac, o którym wam mówiłam. Później tam podejdziemy bliżej, jesteś naprawdę śliczny. Jake, jaki ty jesteś fajny, biegasz sobie. Ja się trochę bałam go bez smyczy dać, ale namówiły mnie te panie. Ta i tamta też. Taki duży, on tego nawet nie ten. Nie podniesie. Okej. Może sobie pogryźć trochę. Czy ja słyszę gdzieś samolot? Ale to jest fajnie. Same pola. Jesteśmy teraz przy jeziorku. Nie wiem, czy tam widzicie, tam są krówki. Daleko, daleko, ale chyba zaczyna coś padać. Jake, chodź! Good boy! Bo miało nie padać. No właśnie, miało nie padać. A nam jeszcze trochę zostało. Good boy, Jake. Jake, good boy. Chwila przerwy. Musiałam dać go na smycz. To już są ludzie. Więcej piesków tam. Jest woda. Jest pięknie. Już przestało padać. Nie, Jake? No nie wiem, jak my teraz przejdziemy. Musimy przejść naokoło. Tam jest ten pałacek, o którym mówiłam. A tu krowy. O, chyba tędy, Natalka, wiesz? Pójdziemy. Wow. Musimy jakoś przejść. Okej, pa, krowa. You out, Natalia. O, tam dalej są. Chodź, chodź. A teraz konie. Goni cię. To są byczki sama. Tylko jeszcze młoda. Wszyscy te konie idą. Idziemy dalej. W drogę. My jesteśmy tutaj troszkę bliżej już tego pałacyku. Tu jakieś takie wejście, budka z ochroniarzami. Jestem ciekawa, co tam jest, że jakieś fajne samochody tam stoją. No a my nadal tutaj idziemy. Tu też fajnie to wygląda. Tu chyba właśnie samochody mogą podjeżdżać do tego pałacu. Taka droga jest, no bardzo, bardzo angielska droga. Ślicznie tutaj jest. I nie ma dzisiaj zbyt dużo ludzi, więc jest naprawdę, naprawdę dobrze. Mogłoby być oczywiście troszeczkę cieplej, ale jest okej. Okay. Przestało padać, bo taka, wiecie, leciutka mrzawka i za chwilkę przestało padać. Idziemy troszeczkę zjeść teraz. Jeszcze nie mogę doczekać. Ostatnio też tutaj byłyśmy i było naprawdę, naprawdę dobre jedzenie. Tu na tarle znalazł jakiegoś żołnierza i tam są tak zwany popis. Wieniec. Co tam jest napisane, Natuś? Jakieś imię tam jest, czy nie? Czy po prostu dla żołnierzy, tak? Soldiers. Zobaczcie, jakie rododendrony olbrzymie. Czy kiedyś się zastanawiałam, jak to może tak wyrosnąć? Takie olbrzymie krzaki. Gorąca czekolada wypita. Tutaj w kafejce byłyśmy. No, no, co tam? Zapomniałeś, że nagrywam. Możesz mówić. Chętnie cię posłuchają, moi widzowie. Co masz do powiedzenia? Nic nie masz ciekawego. O, jedziemy zaraz odebrać jedzenie do Wagamama. Bo naszą kafejkę zamknęli i jakieś tutaj moją budkę. Mieli tylko, co tam mieli? Sausage roll i samosas. Więc jedziemy do Wagamamy, tylko skończymy gorącą czekoladę. Idziemy na parking i lecimy po nasz takeaway. Do Wagamamy lecimy. No, mam miseczkę po jedzonku. Idziemy szukać samochodu. A tu sobie dasz
spokojnie chodzi. Taki park. Idziemy. Mam nadzieję, że możemy tamtędy pojechać teraz. Już jestem tutaj w centrum. Idziemy do Wagamamy odebrać jedzonko. Patrzę, że tu siedzą. Jedzą ludzie na zewnątrz, ale w środku jeszcze nie można. No, nawet trochę jest ludzi. No, ja szybko odbiorę. Jesteśmy już w domu. Pogoda się w ogóle rozpogodziła. Nie wiem, o co chodzi, bo przecież miało od 14 godziny padać deszcz. Jest godzina za 23. Jesteśmy w domu. Właśnie mamy tą Wagamamę. Koleżanka zaraz do nas przyjdzie. Zaprowadziła tylko pieska do domu, żeby tutaj, wiecie, nasze psy nie biegały po prostu razem. No i będziemy jeść. Natalka właśnie zrobiła takie coś, broń taką w szkole, tak? Na przerwie po prostu sobie zrobiłyście z koleżankami. O mur, o cegły sobie tak robiły. No i zrobiły takiego patyka, który Jake oczywiście już tam podgryzał. Chyba balkon muszę otworzyć. Otworzysz, Natuś? Mhm. Otworzymy balkon. No zobaczcie, jak pięknie jest słonecznie. Jake niech sobie wyjdzie. A właśnie truskawki, o, zobaczymy, czy... Chyba trzeba podlać, wiesz? No, tam szczególnie trzeba. Zobaczcie, jak te piękne truskaweczki teraz. Spójrzcie na to. Wszędzie kwiatuszki zakwitły. Tam. No super. Fajnie, wszystkie mi się przyjęły. Ale te trzy, co zostawiłam z poprzednich, no niestety nic. Tutaj też patrzę, że... Zostawię je jeszcze, wiecie, na trochę. Może coś tam wyjdzie. Zobaczymy. Ja muszę chyba chwilę tutaj poleżeć. Jake już na swoim kocyku, tak? Wykładzinie. Barbara? No to podleję trochę. Nie oblej Jake'a. A ja idę zaraz chyba jeszcze właśnie jedzonko wystawię. Miś Natalki. No, Wagamama. Zamówiłyśmy w zasadzie te same jedzenie. Salmon soba. Teriyaki salmon soba. Jest naprawdę dobre. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. O, w ten sposób. Takim dużym kawałkiem ryby. A jako side zamówiłam ulubiony nasz tutaj ten Enderman z solą. Prawda? Bardzo polecam. Kto tak biega? Kto tak biega i wziął misia Natalki? Hm? To jest miś Natalki. Czemu wziąłeś? Czemu go wziąłeś, no? O? Nie będziesz skakać? Gdzie jej dzióbku małe? Ale dobry miś, co? Jak Natalka zobaczy, to ci da. To ci da. Gdzie ty jesteś? Hmm? Czemu miś Natalki? Oddawaj go. Och ty. Patrz, że tam więcej wyciągnąłeś. Jake? Nie wolno. Oddawaj go. Dawaj go. Dawaj. Dawaj tego misia. No dawaj. Ach ty. Dawaj misia. No i sobie już trochę pojadłyśmy. Mam teraz loda. Kulfi. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja przy pierwszym lockdownie zaczęłam je kupować w Tesco. Natalia je tak za bardzo nie lubi. One są chyba z... Bardzo mleczne one są. Natalka w zasadzie nie może mleka, więc tylko ja je jem. One są hinduskie. Właśnie w hinduskiej sekcji właśnie je tam znalazłam. Kiedyś bardzo dawno temu poznałam ten smak, jak byłam w hinduskiej restauracji i były przepyszne, więc ja teraz, wiecie, tak od czasu do czasu sobie pojadam loda. Natalka właśnie mi go dała, więc czemu nie? Ale przyszłyśmy wam tutaj pokazać coś, co mamy dla Jake'a. Pokażesz, Natuś? Mhm. Mamy miseczkę. Taką, wiecie, jak się wyjdzie na spacery, żeby można jemu wody nalać, czy jedzonko wsypać. Można je tutaj po prostu do paska przyczepić, albo do tego plecaczka, który zaraz wam pokażę. Nie plecaczka, tylko taka torebka. Mamy torebkę specjalna dla pieska. Widzicie tą dziureczkę? Tam się właśnie wkłada takie, no, te woreczki na odchody. Tam się wkłada i można tutaj sobie po prostu wyciągać, a do środka będziemy trzymać właśnie tą miseczkę, tutaj gdzieś zawiesimy. Mhm. I no, takie smakołyki jakieś, żeby Jake'a właśnie wynagrodzić za to, że wraca do nas, bo dzisiaj właśnie zapomniałyśmy cokolwiek wziąć, wzięliśmy jemu tylko jedzonko, jak już tam usiadłyśmy, ale właśnie jakieś takie małe treatsy, że jak bez smyczy biega i do nas wraca, bo naprawdę fajnie dzisiaj chodził, nie, Natuś? Wracał do nas, tylko tam czasami
jak inni ludzie chodzili, no to wiecie, za nimi poszedł i tak dalej, ale no, będziemy mieć taką torebeczkę, mamy jedną i tutaj mamy jeszcze jedną czarną, to jest szara, jest bardzo podobna, taka sama, z drugiej strony też ma właśnie miejsce na woreczki, odwrócił się w drugą stronę, no tutaj też właśnie na takie woreczki jest miejsce, tak więc takie są nasze zakupy, fajna ta miseczka właśnie na wodę, więc świetnie, właśnie dokupiłyśmy kilka rzeczy dla naszego pieska. My już się będziemy z wami teraz żegnać, mamy jeszcze, nie wiem, jest chwilę po 6 chyba, dosyć jeszcze jasno, posiedzimy sobie, włączymy jakiś film, no i taka nasza majóweczka, jeszcze mamy 2 dni wolnego, na pewno coś będziemy nagrywać, zabierzemy was gdzieś ze sobą, jeszcze nie wiemy gdzie. Nic nie planowałyśmy za bardzo, ale mamy przynajmniej wolne, więc możemy troszeczkę pobyć ze sobą. Możemy nadrabiać książki. Natuś też jakąś tam książeczkę sobie teraz czyta. No i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Your name.